Hello wszystkim, z tej strony PG, a to jest kolejna część z Let's Playa z Persona 3 Portable. 56 prawdopodobnie. Nie jestem pewien. No i to jest 16 sesja, mi się wydaje. Kurde, powinienem był to wcześniej sprawdzić, do jasnej cholery zapomniałem, no ale no nic. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jaka jest to naprawdę sesja, to będzie w opisie oczywiście. I jaki odcinek to będzie oczywiście w tytule, no bo gdzie indziej. Tak więc, no. Co się dzieje? Czemu to tak dziwnie łazi? Chwila. Dziwnie się kursor zachowuje w naszym akademiku. Dziwne. Ale dobra, nieważne. Ważne, że gra chodzi płynnie. Więc tak, dzisiaj będziemy robić to, co powiedziałem wczoraj. Będziemy siedzieć w Tartarusie, ale żeby nie zmarnować dzisiejszego dnia, dzisiaj jest chyba sobota? Sunday? Sobota. Saturday to niedziela. Nie, Sunday to niedziela. Kurde, myli mi się to cały czas, wkurza mnie to. Tak więc, lecim na Szczecin. Dzisiaj albo z killerką pogadamy, albo ze staruszkami. O, zombie już nie ma, całe szczęście, nie zje nas raczej. Najpierw zobaczę. O, zamknięte, więc nie będę mógł tego questu wykonać na razie dla Elizabeth. No to Port Island Station, tu był ten sierściuch. No nie, no dziwnie się ten kursor zachowuje, na serio. Ale to nic. Żryj! Ta! Miał! Miał! Wygląda na szczęśliwego. Jego oczy są teraz bardziej otwarte. Jak jeszcze trzeba go nakarmić, okej. Czy mi się zdaje, czy? Myślałem, że to Kenji. Chciałem go obstawić za to, że socjalinki z nim nie wpadają. Tak przy okazji, sprawdzę. Kurde, jestem pewien, że do tej pory już na pewno sporo z tych socjalinków miałbym wymaksowane. Ale nie, oczywiście jakiś bullshit musi się stać, nie? Chociaż równomiernie wszystkie mi ten podskakują, więc jest okej. Chciałbym może raczej z killerką pójść, pogadać trochę. Bo mamy na ranku 4 ją. Żeby było też na 5, równomiernie, nie? Ale myślę, że jej nie będzie dzisiaj. Nie ma dzisiaj. To w takim razie. A właśnie, dzisiaj jest piątek 13. Jestem ciekaw, ile to... no dobra. Class someone outside of school. Niech będzie. I... tak, jesteśmy bliżej. Jakby co to ono. Ale w sumie to... Ta cała świątynia jest niezłym miejscem, bo można chyba w ten sposób doładować punkty do następnego social linka. Będziesz miał w porządku szczęście. Pieniądze także będą w twojej przyszłości, o jak bardzo bym chciał. 10 tysięcy... Nie, 1000 jenów znalazłem. O kurwa, zmarnowałem. Ale to nic. Właśnie rozmawiałem ze wszystkimi, co będziemy robić z Rexiem. To chodzi o jego ćwiczenia. Czy mógłbyś go... chodzić z nim na spacery w nocy, jeżeli będzie potrzebował takiego? No oczywiście, w końcu to Rexio. Gdzie jest Rexio? Cholera. A, chwila. Jak się wszyscy czują? Ja czuję się dobrze. A kurde, szkoda. Nikt nie czuje się świetnie. Pójdę do kibla, może bogowie się nade mną zlitują i będę czuł się zajebiście. Ech, normalnie się czuję, okej. No to idziemy do Tartarusa. Nie, gdzie fuka? A, wiem chyba. Jesteś! Rexio! Hał, hał. O. Chcę pójść się przejść. Jeżeli jeszcze nigdzie nie wyszłeś w nocy, możesz spędzić twój wieczór na spacerku z Rexiem. Czasami twoi koledzy do ciebie dołączą. Mam nadzieję, że to
całego tego wieczoru nie zje. Hał, hał, hał. Reksio biega szczęśliwie. Coś wziął. Red Bulla znalazł. O, ależ oczywiście, że mi to zżera cały dzień, no. O, letnia szkółka! Mitsuru, jak mogłaś mi to zrobić? Myślałem, że jesteśmy przyjaciółmi. Moje akademiksy wzrosły bardzo mocno. Ja chciałem tylko, kurde, pograć w gry przez całe wakacje, ale nie. Nieważne. Dawaj mi te, kurde, lekarstwo do jasnej cholery. Nie obchodzi mnie to. O arkanach gada, ale mnie to nie obchodzi. The Fool, the Magician, Priestess, Empress, ta. Ta. Nie obchodzi mnie to, zamknij się, zostaw mnie w spokoju. Co kurde mnie te arkany obchodzą do jasnej cholery? Daj jakąś matematykę czy coś. Chociaż można przysnąć na lekcji. Ta. I nie pominąłem nic ciekawego w sumie. Jak te dni szybko mijają, kiedy torturujesz się w szkole. Mitsuru, jak mogłaś nam to zrobić? Jak mogłaś? Nieważne. Zapamiętam to sobie. I nawet jeszcze kart... O! Okej, okay. Dodatkowe jakieś lekcje w pielęgniarskim tym... W gabinecie pielęgniarskim. Nie wiem, co to jest, ale możemy zobaczyć. Pudełko! Jej! Spirit Drain i Health Supplement. O, nareszcie! Nie, jeszcze! Ostatni dzień! Zapamiętam to sobie, Mitsuru. Nie myśl sobie, że odpuszczę ci to. Możemy pójść do Tartarusa? Kurwa! Nie możemy. Reksio, pociesz mnie. Tak, pójdźmy połazić. O, z Aegis, idźmy razem. Hał, hał, hał. Reksio-san wygląda bardzo szczęśliwie. Jest... Może wychodzić na spacery i przychodzić tutaj ze swoimi przyjaciółmi. To właśnie tutaj chyba będzie ten cały letni festiwal, o którym słyszałam. Dlaczego ktoś miałby nosić... Dlaczego wszyscy muszą nosić coś, co się nazywa yukata? Chciałabym przeprowadzić misję szpiegowską jutrzejszego dnia, by zbadać tą sprawę nieco bardziej. Hał. Witaj z powrotem. Powrócimy do akademika? Chodź z nami, Reksio-san. No. Może dzisiaj do Tartarusa pójdziemy? Aj, jakieś festiwale, kurde, dajcie mi spokój! Nie! O, cześć, Yuko. Niech będzie, idźmy razem, pewnie. Dobra, na razie. Ech, mam nadzieję, że to całego dnia mi nie zeżre. Przyszedłeś do Naganaki Shrine razem z Yuko. Dużo jest tam ludzi i żarcia i zabaw. Ej, spójrz na tą yukatę. Powinnam założyć moją. Czy myślisz, żebym wyglądała dobrze w takiej? Definitywnie. Naprawdę tak myślisz? Hihihi. No, dawaj mi te punkty. Wiem, że yukaty są tradycją podczas letnich festiwali. To te takie szlafroki japońskie czy coś, jak w anime. Nieraz te całe festiwale były pokazane, to właśnie to są yukaty. Ale byłoby ciężko się w niej poruszać.
Są bardziej niewygodne niż ludzie o tym myślą. Ostatnim razem nosiłam jedną, kiedy miałam 7 lat. Pamiętam, że zdjęłam ją od razu, ponieważ tak bardzo się pociłam. O, czekaj, to było kimono. No to też szlafrok. Coś ładnie pachnie. Hej Maciek, jesteś głodny? Zjedzmy trochę takoyaki i podzielę się z tobą. Czy mogę zamówić takoyaki, please? Zaraz, nie ma już ośmiornic? Całe szczęście! No cóż, spróbujmy to i zobaczmy. Poczekaj chwilę, zrobię jedną dla ciebie. Nie ma podglądania. O, jakieś sekretne składniki. Boję się. Proszę bardzo. Jeden takoyaki, dziękuję za poczekanie. Proszę, weź, zjedz trochę, Maciek. Ach, gorące. Takie dobre. Takie, soczyste. Ale coś jest bardzo twardego w środku, to pewnie kamień albo bomba. Jestem ciekawa, co to jest. Albo orzech. No, łaziliśmy trochę. Spójrz na te różne maski. Moi rodzice kupowali je dla mnie, kiedy byłam mała. Zawsze wybierałam maski bohaterów. No cóż, właściwie to mam jeszcze co po niektóre z nich w domu. O, to na pewno przynosi wspomnienia. Hihihi. Hej, wy dwoje, czy chcecie zagrać w Lucky Draw? Coś tam, że ze szczęściem? Ja mam pecha cały czas, więc... Jedyne, co musicie zrobić, to wyciągnąć piłkę. To łatwe i wszyscy są zwycięzcami. Brzmi fajnie. Spróbujmy. Uwielbiam takie gry. I? Z dołu. Wybrałeś piłkę z dołu. No zobaczmy, co ty... Ty wygrałeś! Jak to możliwe? To znaczy... Gratulacje! To ten konkurs wcale nie był ustawiony. Jack Frost Doll. Dziękuję. To wygląda bardzo drogo. Wygrałeś niezłą nagrodę. Ten stary człowiek wyglądał na dość wkurzonego, haha. Niebo jest pokryte ciemnością. Ściemnia się. Idźmy do domu. Było dzisiaj cudownie. Jeżeli znasz jakieś inne fajne rzeczy do roboty, to daj mi znać. Na pewno do ciebie dołączę. Jej! Mogę w końcu do Tartarusa pójść. Letnie wakacje. Kurde! Cześć Kenji! Horror! Ta, chodźmy! Ta! Chcę zobaczyć, jak moczysz spodnie. Ja jestem odważny. Błagam, żeby mi to całego dnia nie zeżarło. Maraton filmowy. Nowy film każdego dnia. Dzisiaj pokazują horrory. Dobra, chłopie. Usiądźmy gdzieś w miejscach na początku. Czujesz się o wiele odważniejszy po oglądaniu, jak bohaterzy w tym filmie przetrwali. Jej, ale levela za odwagę nie dostałem. 3 filmy pod rząd to trochę za dużo, chłopie. Idźmy stąd. Po tym, jak powiedziałeś do widzenia dla Kenji'ego, zdecydowałeś się wrócić do akademika. Czy mogę w końcu, kurwa? No, i? Hej! Jest za gorąco, nienawidzę tej pogody. Ja w sumie też. Zgodzisz się? Jest brutalnie. Zawsze jest tak podczas tego dnia roku. No ale cóż, nie będzie następnej pełni aż do tego września. Zaraz po tym, jak wakacje się skończą. To jak planowanie na egzaminy, czyż nie? No przynajmniej zostało nam jeszcze 4 cienie, więc musimy się jakoś trzymać. Dobra, możemy! Check everyone's status. Wszyscy mogą pójść? Zobaczymy, jak się wszyscy czują. Dobrze. Okej. Niech będzie, niech stracę.
Idźmy dziś do Tartarusa. Oh my god, nareszcie! Ile to trwało! Już połowa wakacji zeszła, a ja jeszcze kurde nawet z Mają nie pogadałem do jasnej cholery. Chcę nad tym social linkiem popracować też. Dobra. Kogo bierzemy ze sobą? Jako, że to nowy blok, to oczywiście uzdrowiciel nam się przyda. Więc Yukari, Akihiko i Reksia weźmiemy. Chodź, Reksiu! Hał, hał. No. Yukari. Alright, let's go. I Akihiko. Let's get going. Dobra. Czy mam coś jeszcze do zrobienia? Może save'nę. Ta save. Tak więc no, tak jak powiedziałem, dzisiaj mamy piątek 13, więc jestem ciekaw, ile razy padnę. Chociaż nie, zwykle przesądny nie jestem, ale... Weźmy jeszcze jakiegoś questa przy okazji. Cześć, moja niebieska waifu, co tam u ciebie słychać? Co chcesz, żebym ci zrobił? O, nieźle, to się zrobi któregoś dnia. Night Rains, Tiara Hair. A właśnie, kiedy jest następny ten? Już widzę piętra 102, 113, o mój Boże. Będzie ciężko. Funky School Music. Lead Medal. No to... Które można zaraz? Precious Egg razy 2. Shouting Tiara. Bierzemy to. Nieważno. Jako, że musimy odzyskać 5 tych całych włosów, to myślę, że powinno być ich całkiem sporo na tych piętrach następujących, na których będziemy. Zapiszę. Tak, dziękuję. Co przed chwilą się stało. Lecimy na samą górę. Może będzie już nowy blok. I tak, co się kurde dzieje? Co się tu odpierdala? Czemu? Chwila. Wait. Coś tu jest nie tak. Moment. Zrobię save state'a. I zobaczę, o co biega, więc ZW. No i wszystko w porządku. Tak jak mówiłem, piątek 13. O, coś czuję, że ta sesja będzie zajebista. I przy okazji sprawdziłem, gdzie jest kolejna bariera. Czeka nas 15 pięter udręki. Tak mniej więcej. Nie no, będzie zajebiście. Nie, zaraz, co? Kurwa, nie stąd. Fuck this. Skorzystałem z okazji, ponieważ mogę. Let's go. Od 89. Kurde, czemu nie teleportujecie mnie tam, na samą górę, do jasnej cholery? Czyżbym nie użył tego? Użyłem! Tak. Reksio, co ty masz do powiedzenia na ten temat? How? Jest entuzjastyczny. Wyglądasz tak fajnie. Chcę cię pogłaskać. Coś wygląda... Coś jest innego z tym, więc proszę bądźcie ostrożni. Jada. Dobra! O, dziękuję! Oczywiście. A kurde, dla Reksia taktyk nie ustawiłem. Dobra. Dawaj, Mazio. Bijmy ich! Hell yeah. I po nich. Zarąbiście. Teraz proszę o wielką ilość expa. O, nowe karty mamy. 5, ale wolę expa. Dawaj. Już czuję? Czuję ten zajebisty exp! O!
Czy to nie jest piękne? Muszę pamiętać Rexowi taktyki zmienić. Na Direct Commands go ustawić, bo jak nie, to będzie szalał sam. A tego nie... A nie możemy na to pozwolić, ponieważ Rexio jest szalony. Jak będzie szalał sam, to... Możemy dostać w pierdziel. Okej, Tactics. Direct Commands i jest okej. Trzeba wytresować tego Rexia. Ma buffu. No więc, jako że jest Tartarus, to trzeba... Nie! Nie zrobiłeś tego, ty skurwysynu. Gin! Ten, kto bije mojego Rexia, nie żyje długo na tym świecie. Magaru. Weak! A? I co? Nikt nie bije mojego Rexia. I gin. No! I... pięć! Nieźle. Dawaj. Daj mi z 1000, albo 2000, albo z 2 miliony. O, 600 też może być. Ale nam levele pójdą. Nareszcie nowego, lepszego czaru ofensywnego się nauczyła. Najwyższy czas. O, Akiko też dostał level. Dobra. Item. Medicine. Kurde. Medical powderów mi brakuje, ale to nic. Jakoś to przetrwamy. Więc tak, moment. Mam tutaj... Przypisałem... pytania i co nie tylko, ale to zanim, zanim zaczniemy z pytaniami, to może tak coś sobie pogadam. Chyba jesteście podatni na lód. Patrzę po waszych czerwonych mordach jak buraki. Miałem rację! I tak, kurde, ostatnio w telewizji głośno jest o tej Ameryce, o tym Trumpie, co on teraz chce zrobić. Chcę wybudować mur między Meksykiem a Ameryką? Tak sądzę? Cóż, no to jest to, co obiecywał, nie? Więc teraz przynajmniej próbuje spełnić swoje obietnice wyborcze, czyż nie? Ale moim zdaniem to jest takie trochę niedorzeczne. Kurde, budować mur, to tak jak mur berliński do cholery jasnej, tylko że teraz będzie amerykański, a nie berliński. No, to jest porąbane trochę, ale niech sobie robią co chcą. Ja Amerykę, szczerze mówiąc, mam w poważaniu. Spróbujemy. Nie, na jednym więc. Dawaj. Albo nie, on jest zamrożony, więc może krytyka. A, niestety. No. Rexio daje, kurde, radę. Rozwali ich wszystkich. Nawet nie potrzebuje do tego persony. Wystarczy, że puści bąka i wszyscy będą leżeć. No i wystarczy. Okej. Okay. W sumie no... dlaczego mam... Ameryka mnie denerwuje? No bo oni wszystko muszą, kurde, tak... No w sumie to nie to, że denerwuje, tylko że trochę mi przeszkadza, że oni muszą wszystko po swojemu robić, że tak powiem, no nie? Że szczególnie ten, systemy metryczne i tak dalej. No czemu, kurde, pokiego groma komuś mierzyć w centymetrach? Albo w metrach, tak jak reszta świata, albo przynajmniej większość reszty świata. Nie, my użyjmy swojego, kurde, swoich spraw. Stopy, kurde, i tak dalej. Pokiego chuja komuś kilometry? Przecież my mamy mile. Albo nie wiem. Stopnie Celsjusza są przereklamowane. O, Rexio! Rexio-chan! Jest! No więc, wracając do tego, co mówiłem. No, po co komu stopnie Celsjusza są przereklamowane? Najlepszy jest Fahrenheit, kurde. I najlepsze jest to, że konwertowanie tych wszystkich spraw między Ameryką a resztą świata jest naprawdę bolesne, no bo jakiś
naprawdę niewygodne liczby z tego wychodzą. Chyba tam, żeby mile przekonwertować na kilometr czy coś, jedna mila to chyba 3,6 km, czy nie wiem, coś takiego. Mniej więcej. To jest naprawdę durne moim zdaniem. I najlepsze jest to, że przecież gdyby nie Europejczycy, to by teraz Ameryki nie było w cudzysłowie, no bo kolonizacja i tak dalej. W sumie to też tak się zastanawiam. Podczas kolonizacji, no nie? Jak to jest możliwe, że natywni Amerykanie byli tacy dżunglowaci, no nie? Że w dżunglach mieszkali i tak dalej, mimo tego, że Europejczycy tacy bardziej zaawansowani byli wtedy. O kurwa, już po mnie. O! Nie! Nic z tego! Masz! Wypróbujemy nowy atak Yukari. Na twojej mordzie. 73. I? Ha! All out attack! Die, bitch! Cieszę się, że na tym piętrze dostajemy więcej expa niż zwykle. Dzięki komu? Dzięki Rexowi oczywiście. Uuu, dużo tych kart! Dawaj mnie trawkę numer 5. 509. No, i... dzięki temu w Trymiga dostaniemy levele. No tak. Tak. Gin, gin, gin. Przeciwko czemu jesteście słabi? Nie, stop. Zobaczymy, może ogień. Ach, nie zobaczymy. No kurde, czemu chybiacie tak bardzo? To nie ma sensu. O, ja pierdolę. Kurde, Rexiu, gdybyś go trafił! No, masz, Rexiu, dawaj, dasz radę, wierzę w ciebie, hał, hał! No. Dobry piesek, widzisz, pochwalili cię. I git. Hał, hał! Bierze ich! Rexiu wie, o co chodzi. Okej, więc co mogę jeszcze o czym pogadać? No, Amerykę mamy za sobą w sumie. To nie to, że no, jestem rasistą czy coś w tym stylu. Ja nienawidzę wszystkich jednakowo. Ale no, to są takie pewne rzeczy, które mnie denerwują z tym narodem całym. Tak więc no, bez nas to by... kurde, koło. Nawet pewnie by koło wynaleźli do tej pory. Ma bufu. Przynajmniej tak myślę. Ja tam nie wiem, jakby to się stało w przyszłości. O! Nice! Może być. Boom! Właściwie to czemu by ci nie przeanalizować? Myślałem, że padnie i będzie all out attack, ale to nic. Tak więc no, o, dobrze wiedzieć. Magaru, dobra. Wczoraj ukończyłem Pokémon Omega Ruby. No i muszę przyznać, że jestem trochę tak z deczka rozczarowany tą grą, szczerze powiem. Ponieważ no, dawaj broń. Porównując ją do Soul Silvera i Hard Golda, to jest po prostu nic. Kurde, Hard Gold i Soul Silver, nie dość, że zupgrade'owali oryginalne Furlane Legs, co to jest? Jakieś nogi dostaliśmy. The Aegis? O! Dobrze, zajebiście, bo my akurat, nie mieliśmy pieniędzy, żeby armorów pokupywać. Myślałem, że będziemy mieć, ale niestety. To wszystko? Hell yeah, idziemy dalej. Ile jeszcze do następnego levela mi brakuje? Dobra, jest.
item może. Medicine dla wszystkich. Idziemy. Tak więc no, nieco jestem rozczarowany, ponieważ te gry oraz jest za mocno podobny, szczerze powiem, do oryginałów. I ten. No tak, ma też, mimo tego, że to jest dobra gra, to ma też swoje problemy. Na przykład to, że silnik graficzny z XY nie został zbyt dobrze w tej grze wykorzystany. Właśnie to też pokrywa się z tym, co powiedziałem wcześniej, że ta gra jest zbyt podobna do oryginałów. No nie, tam, bo wszystko wygląda mniej więcej tak samo jak w oryginałach, co oczywiście nie jest złe. Chwała im za to, ale przynajmniej mogli tam jakiś redesign zrobić tego i owego. No zrobili, ale to o wiele za mało jest. Jak już to z miast na przykład tylko Mauville City, tam gdzie jest ten trzeci lider, to miasto i wygląda inaczej, było fajnie je eksplorować. Tak to wszystko wiedziałem, co będzie i szczerze mówiąc grę na szybko przeszedłem przez to, ponieważ wiedziałem, co gdzie jest i żadnego nowego niczego nie było praktycznie. Trochę mnie to denerwowało, no i poza tym wszystko wyglądało o wiele za prosto, moim zdaniem. Niezbyt dobrze użyli tego silnika z X i Y. O kurwa. Dobra, jest. Niezbyt dobrze tego silnika użyli, moim zdaniem. No bo kurde, porównując Orasa z X i Y... no to po prostu lokacje w XY są o wiele bardziej zróżnicowane, o wiele ładniejsze, no nie? A ten w Hoenn trochę było takie zbyt mało interesujące, moim zdaniem. No wiem, bardzo, no bo ten... To remake jak remake, wszystko musi się zgadzać, ale kurde. O kurwa. To jest Rexio-chan! Nikt nie bije mojego pieska, wy skurwysyny. Ja pierdzielę, wy macie jakiegoś Zeza czy coś? Kto następny? Yukari. No ja pierdolę! To jest Rexio-chan dla was. Wy plepsy jedne. Pan Rexio-chan jeszcze. Ta. Te pieprzone ptaki chyba mają dobre uniki. Dawaj! No! Rexio wie, o co chodzi. A, pchełka. Dawaj expa. Potrzebuję expa. Ach, mniam, jakie dobre! Ale levela nie dostałem. Item medicine. Dobra, za niedługo będziemy musieli SP używać do uzdrowień. No i poza tym te gry były też o wiele za łatwe. Denerwowało mnie to, że wszyscy tam trenerzy, no nie w dziczy, mieli tylko i wyłącznie po jednym, po dwa foki i nic więcej. Jedyny problem, jaki miałem, to tylko i wyłącznie z czempionem, ze Stevenem. Nawet raz padłem. Ponieważ, no, nie spodziewałem się jebanej mega ewolucji, oczywiście, ponieważ czempioni to pierdzieleni cheaterzy. Ale co tam, i tak go ubiłem. A miałem jakieś 52 levele, kiedy on miał 58, coś takiego. Tak więc, no, też zbyt trudno nie było. Nawet za drugim razem ani jednego revive'a nie musiałem używać. Tak więc, no. Mam nadzieję, że Sunny Moon będą trudniejsze. Że trzeba będzie pomyśleć, a nie napierdzielać. Na ślepo. Dawaj broń. Let's go! Serpent Sword.